Witam, z tej strony Krzysztof Wojczal, autor powieści O lepsze wczoraj. Zachęcam do zapoznania się z płodem mojej twórczości. Polecam. Gratuli, będzie wywiad, więc troszeczkę więcej powiemy o Krzyśku, ale grał John Powiancy, Ratula i zresztą gra dalej. Jakaś lekka przygoda z piłką i z Ratulą jest związana, dlatego zaproponowaliśmy Krzyśkowi, żeby wyszedł tutaj na spotkanie, pierwsze spotkanie z najwierniejszymi czytelnikami, którzy czekali wiele, wiele miesięcy, aż zostanie wydana ta książka. No to co? Pierwszy dzień, 700-lecia Raculi, czas zacząć. Krzysztof Wojczal zaprasza i krótki filmik. Ja poproszę jeszcze Remik, jakbyś mógł zgasić światło. O, no to co? Zaczynamy. Dlaczego akurat książka? Dlaczego postanowiłeś napisać książkę? Gdzieś to mi się zawsze w głowie ją trzyło na studiach, wiadomo, dużo czasu, człowiek wiele marnuje tego czasu. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba coś zrobić pożytecznego. Zacząłem tutaj pisać książkę. Była to książka mocno związana z historią. No i naprawdę dużo pracy w nią wkładałem, dużo trzeba było przeczytać, żeby dużo napisać. To nie była jeszcze ta książka. Tamtym zabawem jeszcze nie skończyłem. W każdym razie chciałem się dowiedzieć, czy w ogóle mam zadatki na to, żeby pisać książki, żeby gdzieś to było dobrze odbierane u czytelników. A książka historyczna to jest jednak sporo pracy, wiele trzeba przeczytać najpierw, żeby cokolwiek później napisać. Więc stwierdziłem, że dobrze by było zrobić jakiś krótki test, napisać opowiadanie, wysłać je gdzieś i zobaczyć, jak to będzie ocen. No i to krótkie opowiadanie przerodziło się w 400-stronicową książkę, którą mam zaszczyt przedstawić właśnie dzisiaj, nad którą pracowałem w sumie dobre 3 lata plus rok, nie można powiedzieć, że to poświęciłem na wydanie, więc sporo czasu. Mam nadzieję, że tej pierwszej książki jeszcze wrócę i ukończę, także mam nadzieję, że to nie jest moje ostatnie dzieło. A powiedz mi, jak wygląda w ogóle proces pisania książki? Bo mówisz, że ta książka to było tak naprawdę taki dużo opowiadań jakiś, tak? I z tego się przerodziło. Jak wygląda sam proces właśnie powstawania książki? Czy masz jakieś plany na początku i później opisujesz, czy książka ewoluuje wraz z pisaniem? W zasadzie to było coś takiego, że powstał jakby pierwszy zarys do opowiadania, takie króciutkie i w zasadzie od razu, jak teoretycznie chciałem już skończyć, nasuwały mi się na myśl kolejne rozwiązania danego wątku fabuły. Jakby domyślałem tak, konkretne kolejne fabularne wątki i stwierdziłem, że no, na tym opowiadaniu to się nie może skończyć. I zacząłem to rozwijać. Na początku też już sobie określiłem cel, do którego chcę dojść, no bo jednak to jest bardzo ważne przy pisaniu książki, żeby wiedzieć od początku do końca, co chce się opowiedzieć, jaki ma być cel dla bohaterów, jaki ma być przekaz dla czytelnika. Natomiast gdzieś tam po drodze to wyglądało w ten sposób, że budziłem się gdzieś z rana, wpadał mi dobry pomysł do głowy. W pewnym momencie mówię, okej, to napiszę to. Gdzieś to zawsze wplątywałem w tą fabułę tak, żeby się zazębiało z całym wątkiem, tak, z całym wątkiem głównym, popularnym. Natomiast to też pozwalało jakby, może
inaczej. W tej chwili mogę powiedzieć, żeby każda strona tej książki, którą napisałem, była pisana naprawdę w przepływie wełny i wtedy się chciało pisać, kiedy miałem na to dobry pomysł, więc w zasadzie nie, żadna strona nie jest taka przegadana, tylko no, trzeba w tej chwili zapełnić gdzieś tam parę stron, więc nie wiem, opiszemy drzewo, tak, trochę skracam, natomiast tak jak mówię, to każda strona gdzieś tam coś wnosi do fabuły i też już kilka osób tutaj dostałem od kilku osób odbiór, że faktycznie trzeba czytać uważnie, bo wątków jest dużo, bohaterów jest wiele, więc trzeba uważnie czytać i też wszystko jest ważne. A mam takie pytanie, nie wiem, ciekawostkę. Czytając książkę, nie mogłem oprzeć się faktowi, że jesteś fanem piłki nożnej. Chodzi o nazwiska bohaterów. Jak się pisze książkę, składa się te zdania, to tak naprawdę to człowiek się relaksuje, przynajmniej ja tak mam. Dla mnie to jest jakiś proces twórczy, no, dzięki któremu się też nie nudziłem, tak? Gdy się już napisze tą książkę i faktycznie jakby się poświęci na to trochę czasu, no to człowiek chce jednak, żeby się ten czas nie zmarnował, tak? I chce się to wydać. No i tutaj się zaczynają schody, bo jednak rynek wydawniczy tutaj w Polsce jest bardzo ciężkim rynkiem, bo no statystycznie niestety, nie lubię generalizować, ale niestety ze statystyki tak wynika, że władcy mało czytają, czyli mało książek się sprzedaje, w związku z czym wydawnictwa mało zarabiają, w związku z czym stawiają na znane nazwiska. I no tutaj jakby też tacy debiutanci jak ja poniekąd są zmuszeni, żeby zacząć czytać samemu. I faktycznie trzeba znaleźć najpierw człowieka czy firmę, od redakcji, od korekty, żeby poprawić ten tekst, no to zajmuje około kilku tygodni i no, też ja osobiście też korzystałem tutaj z dwóch różnych podmiotów, które to robiły, no bo to jest też nie do końca gdzieś tam mi się to zazębiało, więc stwierdziłem, że wolę zrobić to naprawdę profesjonalnie. Więc jakby tutaj jest bardzo dużo czasu na to zeszło. Oczywiście skład i łamanie to też jest, trzeba też profesjonalistę, który poskłada te wersy, te zdania do jakiejś całości, która będzie możliwa do druku, tak? No bo to nie jest tak, że troszkę sobie włożę na pisze i puszczę do drukarni i sobie drukują, tak? To są specjalne formaty i to wszystko musi być przygotowane. Oczywiście okładka, gdzie tutaj mogę bardzo podziękować Amadeuszowi za wspaniałą okładkę, którą się spotkałem, więc no, z bardzo dobrymi opiniami na sam temat okładki, także treść to już jest odpowiedzialna, natomiast to co ma zrobić okładka, to jakby robi swoje. Może niektórzy by zauważyli, że jesteś twarzą okładki, więc ja tobie również dziękuję też od razu tutaj przy okazji. No i po okładce wiadomo też projekt plakat, też Amadeusz i w sumie z kolegami jeszcze Bartek Daniel, w sumie wiele osób było zaangażowanych też w kręcenie tego trailera. Tutaj w zasadzie osób jest tyle, że nie musiałbym odczytać, żeby wszystkich wymienić, bo kręciliśmy filmik przez 2-3 dni i później to wszystko było skręcane do całości. To też w sumie była fajna przygoda, akurat jeśli chodzi o trailer i o przygotowanie tej osłonki takiej medialnej, to naprawdę też przyjemność, tak? Spotkać jakichś nowych ludzi, gdzieś tutaj jakieś grupy chłopaków, którzy się bawią w ESG, tak? Czyli bieganie z bronią gdzieś tam w mundurach i tak dalej, tak dalej. To jest w sumie fajna zabawa tak naprawdę, więc może kiedyś, jak będę miał czas, to się nawet to zaangażuję. No co jeszcze? No, to wiadomo, że tutaj jeśli chodzi o stricte wydanie tej książki, no to jest jakby jedno, ale jeszcze mówię, to jest właśnie praca medialna i później trzeba znaleźć pomysł na to, gdzie się książkę pokazać. No i w tej chwili akurat jestem w tym miejscu. Jak to wyjdzie, zobaczymy. No i jest jeszcze kilka pomysłów, więc mam nadzieję, że to się jakoś uda. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na trailer? Bo przecież chyba niewiele książek posiada trailery, to filmowe, to, które zachęcają, czy mają odsłonić nowe te tajemnice tego, co się znajduje w książce. Skąd pomysł? Tak właśnie
kiedyś usiadłem sobie przy YouTubie i zacząłem oglądać te książek. Przyznam szczerze, że no, osobiście odbierałem je jako coś takiego, po obejrzeniu czegoś, ja bym po prostu nie sięgnął po tytuł, tak? No bo to jednak to wszystko było traktowane jakby macoszemu. I tutaj wszędzie zawsze najważniejsza jest ta książka, autor, nazwisko. No wiadomo, to jest tak naprawdę książka, więc wydaje się treść jakąś konkretną i niewizualną, więc te trailery też nie były jakoś mocno rozbudowywane. Natomiast jakby moim zamysłem było właśnie wtedy wpadłem na pomysł, żeby zrobić naprawdę dobry trailer, który gdzieś tam byłby no, taką troszeczkę takim skrótem do właśnie rynku filmowego. I tutaj powtórnie do XB Cinema, do chłopaków, do Amadeusza, no kawał dobrej roboty naprawdę z Państwa dzień. Mi się wydaje, że na dzisiejszym rynku to jest najlepsze słowo. Co nie jest moją zasługą, ale oczywiście mogę zareklamować i naprawdę szczerze to robię, bo to, co zostało zrobione, to jest naprawdę świetna robota. To co byś powiedział w takim razie na, nie wiem, film na podstawie książki już? No, gdyby ktoś do mnie zadzwonił, nie odmówiłbym, ale myślę, że do tego jeszcze czas. Powiedz mi o pomocy. Czy łatwo jest zdobyć pomoc przy pisaniu książki, przy wydawaniu, czy jednak trzeba się nachodzić i ludzie, czy też instytucje nie są chętne do pomocy? Ja osobiście wysłałem do 3 wydawnictw. Od jednego wydawnictwa w zasadzie nawet nie dostałem potwierdzenia, mimo że prosiłem, żeby chociaż potwierdzić, że mail do mnie, tak? No to nie dostałem takiej odpowiedzi. Jedno wydawnictwo powiedziało, że no niestety na debiutanty nie stawiają. Z jednym wydawnictwem być może coś mogłoby wyjść, natomiast bo dostałem tam też informację zwrotną, natomiast jak już napisałem całość, to stwierdziłem, że no już tyle pracy włożyłem w tą książkę, że zrobię to sam, na własną działalność, na własnym punktem, ale chcę, żeby to było tak, jak ja chcę. Tak? Patrz, miałem pytanie i właśnie wyleciało mi z głowy. Może ja Cię zapytam, o co chciałeś mi zapytać? O! Co byś powiedział, nie wiem, ludziom, którzy chcą pisać książki, opowiadania, czy w ogóle chcą zacząć? Jak to zrobić? Czy po prostu masz jakąś radę dla młodych autorów? Rada jest prosta, to po prostu pisać i pisać tak, żeby to sprawiało przyjemność, bo jeśli ktoś, tak mi się wydaje, bo to jest jakby z moich odczuć, jeśli ktoś pisze dlatego, że to mu się podoba i pisze to, co mu się podoba i to co go interesuje, bo tak w przypadku było tej książki, po prostu ja lubię ten typ książek, ten typ powieści i chciałem napisać coś, co mi będzie się podobać, tak? I ja z tej książki jestem zadowolony. No i mam nadzieję, że znajdzie się więcej osób, jakby, które mają ten sam głos, co ja, prawda? I wydaje mi się, że to jest najlepsza rada, żeby właśnie nie szukać na siłę tematów, nie szukać na siłę jakby tego, żeby się coś spodobało, tak? Tylko żeby pisać to gdzieś tam, co leży na sercu, co się podoba danej osobie. Wydaje mi się, że to jest właśnie jakiś tam przepis na sukces, bo tak naprawdę człowiek jest najlepszy zawsze w tym, czym się interesuje i w tym najlepiej się rozwija, tak?